Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób testować nasze gry na komórce bezpośrednio z edytora Unity, bez konieczności budowania całej aplikacji za pomocą programu Unity Remote 5. Na początku przejdźmy do ustawień na naszym telefonie z systemem Android i zjedźmy na sam dół do zakładki Informacje o telefonie. Wejdźmy do środka i 8 razy kliknijmy w numer kompilacji. Po 8 razie powinniśmy dostać informację: w porządku, już jesteś programistą. Następnie cofnijmy się z powrotem do ustawień i wejdźmy do zakładki System. Tu powinniśmy dostać nową zakładkę Opcje programistyczne. Wejdźmy do środka. Tutaj musimy znaleźć opcję, która się nazywa debugowanie USB i się upewnić, że jest ona włączona. Po włączeniu opcji debugowanie USB wejdźmy do sklepu Play. W sklepie Play musimy znaleźć aplikację, która się nazywa Unity Remote 5 i zainstalować ją na naszej komórce. Następnie musimy podłączyć naszą komórkę za pomocą kabla do komputera oraz otworzyć aplikację. Po włączeniu aplikacji musimy zezwolić na dostęp do plików na naszym telefonie. Ważne jest, żeby podłączyć komórkę oraz włączyć aplikację przed włączeniem Unity. To wszystko, co musimy zrobić na naszym telefonie. Przejdźmy teraz do Unity Hub. Unity Hub jest to program, który przetrzymuje wszystkie nasze projekty oraz instalacje Unity. Wejdźmy do zakładki Installs, w której są wszystkie wersje Unity, które mamy zainstalowane. W wersji, z której korzystamy, kliknijmy na trzy kropki przy tej wersji i zaznaczmy Add Modules, czyli dodaj moduły. Tutaj musimy zaznaczyć Android Build Support razem ze wszystkimi dodatkowymi narzędziami, czyli Android SDK i NDK Tools oraz OpenJDK. Gdy to zaznaczyliśmy, klikamy Next, zgadzamy się na wszystkie zasady i klikamy Done. W tym momencie pobierze nam się paczka ze wszystkimi narzędziami Android, które potrzebujemy. Po zainstalowaniu wchodzimy do zakładki Projects i otwieramy projekt, który chcemy przetestować na naszej komórce. W naszym projekcie Unity wchodzimy do zakładki File, a następnie Build Settings. Tutaj zaznaczamy platformę Android i klikamy Switch Platform, aby domyślną platformą, dla której nasza gra jest budowana, był system Android. Po zmianie platformy klikamy Player Settings. W nowym okienku, które nam się pojawi, wchodzimy do zakładki Resolution and Presentation i tutaj zmieniamy Default Orientation na orientację taką, pod jaka nasza gra jest zbudowana. Czyli jeśli ona jest pionowo, zaznaczamy Landscape, a jeśli pionowo, to Portrait. Następnie wyłączamy okienko Project Settings oraz Build Settings i wchodzimy do zakładki Edit Preferences. W tej zakładce wchodzimy do zakładki External Tools i zjeżdżamy na sam dół do kategorii Android. W tej kategorii zaznaczamy checkboxa przy każdej opcji. Te checkboxy mówią nam o tym, że narzędzia Androida zainstalowaliśmy wraz z Unity. Po zrobieniu tego możemy wyłączyć okienko Preferences i wcisnąć Play w naszym edytorze, aby uzyskać podgląd na telefonie. Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, po wciśnięciu Play w edytorze Unity, podgląd gry pokaże się również na komórce. Wtedy bez problemu możemy sterować naszą grą również dotykowo za pomocą ekranu telefonu. Po zakończonych testach wystarczy wyłączyć podgląd w edytorze Unity i to wszystko. Mamy gotowe połączenie z naszym telefonem. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie i powodzenia.